Wyprodukowano ich w sumie ponad 250 tysięcy. Produkcję zakończono w 1973 roku, a do naszych czasów zachowało się niewiele tych aut. Warszawa M20, charakterystyczna garbuska. W Tarnowskich Górach jest tylko jedna. Samochód ma 4 biegi, licząc ze wstecznym. Lewarek zmiany biegów znajduje się nie w podłodze, jak we współczesnych autach, ale przy kierownicy. Samochód ma tylny napęd. Przez wiele lat Warszawy były wyposażane w silnik dolnozaworowy. Rozpędza się do prędkości 100 km na godzinę, chociaż takie szaleństwa z pewnością jej nie służą. Można w nim legalnie jeździć bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, gdyż nie został w nie wyposażony przez producenta. Auto ma dobrze zachowaną tapicerkę. Jak szacuje właściciel, w ponad 90% samochód składa się z oryginalnych części. Warszawa Krzysztofa Michalskiego trafiła do Tarnowskich Gór z Siewierza, gdzie przez wiele lat jeździła w kolumnie transportu sanitarnego. Setka to leciało, także to nie było to takie złe. Na tamte czasy 100 na godzinę to był naprawdę wynik dobry. Z tyłu takim pokrętłym. Wzięły nawet do 14. To porównając je do Poloneza pierwszego wydania, to Polonez też palił 14. I paluszkiem jak w Mercedesie, proszę bardzo. Dwójka. I już trójeczka, a tu mamy 30 na godzinę. Tu jest przełożenie wolne, mocne, że ta Warszawa może ciągnąć przyczepka z cegłą, z cementem. Jak pan zauważył, trzeci bieg się tu rzuci i na tym trzecim biegu praktycznie się jedzie, się nie redukuje.